Aktywna redukcja hałasu otacza cię czystym dźwiękiem. W trybie kontaktu słyszysz wszystko wokół. Raz dopasujesz i nie przestajesz słuchać. Euforia od ucha do ucha. Komfort po prostu pasują. Dopracowaliśmy każdy detal pod kątem maksymalnej wygody, tworząc nową klasę słuchawek do usznych, które można idealnie dopasować, bo im lepiej przylegają do uszu, tym skuteczniej redukują hałas. Teraz naprawdę poczujesz muzykę, a nie słuchawki. Tak właśnie opisuje to strona producenta. Jak jest naprawdę? Dowiecie się w tym filmie. Do wyboru masz trzy rozmiary miękkich, pasujących jak ulał końcówek z plastycznego silikonu. Rozmiar large, czyli tutaj w tym przypadku L, jest to rozmiar największy, jak sama nazwa wskazuje. Rozmiar M, czyli medium, jest to rozmiar średni. Oraz rozmiar S, czyli small, jest to rozmiar najmniejszy, mały. Ponadto możesz użyć testu dopasowania końcówek, żeby znaleźć idealny rozmiar i cieszyć się najlepszą jakością dźwięku. Bezprzewodowe EDO i ładujące zapewni ponad 24 godziny odtwarzania i działa z ładowarkami zgodnymi ze standardami QI. Kiedy stan baterii jest niski, AirPods Pro wysyłają do Twojego iPhone'a powiadomienie, że pora ją naładować, doładować. I tak. Mogą wytrzymać według opisu tutaj producenta 24 godziny odtwarzania dzięki kolejnym ładowaniu z etui, nawet do 4,5 godzin słuchania na jednym ładowaniu i około 1 godziny słuchania po zaledwie 5 minutach ładowania. AirPods Pro, podobnie jak AirPods, błyskawicznie łączą się z Twoim iPhone'em lub Apple Watch. Kiedy słuchawki są sparowane z wieloma urządzeniami, funkcja automatycznego przełączania pozwala Ci płynnie przenosić dźwięk między iPhone'em, Apple Watch, iPadem i komputerem Mac. Okej, tak jak już wcześniej wspominałem, istnieje coś takiego jak test końcówek. Aby go uruchomić, wchodzicie w ustawienia, Bluetooth, wpieracie swoje AirPodsy. Obok nich będzie takie niebieskie kółko, a w nim niebieskie i tam będziecie mieć do wyboru właśnie test dopasowania końcówek. A co Ci to da? No po prostu możesz wtedy słuchać w optymalnych warunkach z właściwym rozmiarem końcówek. Będzie Ci najwygodniej, a redukcja hałasu z zewnątrz będzie najskuteczniejsza. Dzięki funkcji udostępniania dźwięku podzielisz się piosenką czy podcastem z drugą parą słuchawek AirPods. Okej, ale aż tak kolorowo jak to opisuje, to nie jest. W sensie niektórym słuchawki nie wypadają z uszu, lecz nie wypadają. Więc znalazłem dlatego rozwiązanie. Jeśli też macie problem, że AirPodsy Pro wam wypadają z uszu, nie ma problemu. Ja zakupiłem takie właśnie oto, nie wiem jak to nazwać, nakładki. Naprawdę dzięki temu AirPods Pro siedzą i to całkiem. Dzisiaj właśnie jeździłem z nimi na rowerze i ani razu nie wypadły. Jak to zamontować? Po prostu tutaj standardowo te małe gumki się ciężko zdejmuje. Zdejmujecie gumkę. Tam jeszcze tylko tak do końca. Wkładacie o. O. I to jest gotowe. Teraz jeszcze tam można sobie tutaj tak pasować ładnie, żeby było. Tutaj wszystko się zgadza. O. Tutaj jeszcze sobie można dopasować. Dobra. I po prostu teraz zakładamy gumkę. Nie wiem, że może to się wydać męczące, lecz żeby AirPods nie wypadały z uszu, jest to warte, bo wiadomo, za każdym razem trzeba zdejmować, bo jak bierzemy do pudełka, to się to po prostu nam nie zamknie. No lecz wiadomo, możecie chodzić cały dzień w tych AirPodsach, trzymają 4,5 godziny, jak już mówiłem, a po prostu mamy tryb, też wspominałem, dla rozmowy, gdzie słyszycie całe otoczenie, nie tylko redukcję szumu. No ale dobra, zdejmujemy też banalnie prosto oraz tą nakładkę, no i następnie po prostu zakładamy. Oj. Trzeba dopasować. Zakładamy gumkę. No i tak właśnie. Jestem naprawdę szybki, więc nie ma się czym martwić. Okej, więc może zróbmy test mikrofonu.
Teraz usłyszycie dźwięk właśnie z AirPodsów Pro przy takiej normalnej, ruchliwej drodze. Okej, a więc to jest wygranie przy dosyć mało ruchliwej za taką chwilę drodze. Moje głosy są normalne, ale to jest głosy, to jest cicho. Po prostu tak jakby w zasadzie nie mówił. Dobra, a więc jak widzicie, dźwięk nie jest zadowalający, ale teraz po prostu będę głośniej mówił. Okej, okay, to teraz trochę głośniej. No, już się drenę tak naprawdę. Ludzie słyszą. Więc sami ocencie, jak to gra w ogóle, czy ten mikrofon jak to działa. No także jak słyszeliście, ten dźwięk nie jest za dobry, ale w zamkniętym pomieszczeniu jest naprawdę znośny. A to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam bardzo. To była moja recenzja, kilka słów o AirPodsach Pro. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz. A się z wami żegnam. Trzymajcie się. I wszystko macie do AirPodsów link w opisie. Cześć. Get a grip of and hold on to